Na spotkanie zaprasza mBank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Dobry wieczór, na zegarze godzina 18 i to jest ten moment, kiedy zaglądamy do Państwa codzienności. Ja zawsze na dobry wieczór proszę o to, żeby nam dać znać, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie, bo niezależnie od tego, ile kilometrów nas będzie od siebie dzielić, to emocjonalnie na pewno będziemy blisko. Powiem od serca, że bardzo się dzisiaj cieszę, bo razem z nami jest autorka bloga Matko Jedyna, a ja bym powiedziała do Ciebie Siostro Jedyna, Magdalena Mikołajczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Przyznam Ci się szczerze, o tym też już pisałam w internecie, że przed książką Jestem Dość, nie znałam Twojego bloga. Nie wiem, jak to się stało, no ale wszystkich nie można znać, ale kiedy zaczęłam czytać książkę, tekst po tekście, to najpierw miałam takie wrażenie, że wchodzę na domówkę, zaproszona tam po prostu przez kogoś, znajoma, znajomych. I na początku się rozglądam, patrzę, takie bezpieczne tematy, a potem czuję, że znajduję sobie na tej imprezie kogoś, komu mogę spojrzeć w oczy. I po kilkunastu minutach łapię się na tym, że opowiadam mu całe swoje życie, ale wcale nie jest mi z tym źle, jest mi bezpiecznie, jest mi dobrze, bo czuję prawdę po drugiej stronie, więc na dobry wieczór Ci chciałam podziękować z całego serca, bo to jest prawda, co towarzyszy Twojemu blogowi, hasło najbardziej emocjonalne miejsce w sieci i za emocje Ci chciałam podziękować. Ja chciałabym bardzo podziękować Tobie za tę opinię, bo jest poruszająca dla mnie już na samym wstępie, jestem szczerze wzruszona, dziękuję. Opowiedz teraz szczerze o swoich emocjach. Jak to jest, kiedy się trzyma, przekażę Ci na chwilę, ale nie oddaj potem, swoją książkę, czyli to, co było w sercu i w głowie, w materialnej formie. Powiem tak, no dopóki nie wzięłam do ręki egzemplarza prawdziwego, żywego, zmaterializowanego, nie wierzyłam, nie sądziłam, nie byłam przytomna, że to już, że to, że fakt. I potem patrzę, no kurczę, książka. Mój brat jest śmieszny, mówi, gruba znaczy dobra. Więc jest to jakiś rodzaj dumy, ale trudno mi o tym mówić, bo jesteśmy też właśnie przyzwyczajeni, między innymi też o tym jest bycie dość, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chwalić się nie wolno, dobrze o sobie mówić nie wolno, siedź w kącie, a znajdą cię. No i cały czas to we mnie też cały czas pokutuje, dlatego też między innymi ta książka i inne teksty, które, dzięki którym ja bym chciała się nauczyć, że no nie, no ja jestem ważna, ty jesteś ważna, potrzebna, dobra, mądra, piękna, jesteśmy dość. I jeżeli nie będziemy tego mówić, to nikt nam tego nie powie, my sami sobie, do lustra, wiesz, nawzajem. I ja chcę to mówić, nie tylko sobie, ludziom też. To ustalę jedną rzecz na początku, już trochę tutaj w naszych kulisach ustaliłam, bo na okładce mamy Magdalenę Mikołajczyk. W tekstach się pojawia taki fragment, kiedy ty mówisz, że nie znosiłaś na początku swojego imienia, no bo Magda takie twarde i nie do zdrobnienia. Tak. Więc jak ja, moja droga, się mam do ciebie zwracać, żebyś ty się z tym czuła dobrze, bo chcę, żebyś się czuła dobrze. Wiesz co, ale w tym samym tekście dalej już jest tak powiedziane, że ja przełamuję to, że no bo to jestem ja, to o mnie mówi i mnie definiuje i to jest taka zgoda na siebie, więc jakkolwiek do mnie nie powiesz, to ja tę zgodę mam. Chyba, że wiesz, będziemy się przezywać, to wtedy ci powiem. A masz jakieś takie przezwisko, które cię prześladowało? Nie. Przez wiele lat w kabarecie do mnie mówiono Wronka, byłam Wroną, ale to już jakby to też jest ciekawe, że jak to kabaretowe życie minęło, to już mało kto tak do mnie mówi i już się z tym nie kojarzę sobie nawet. Ale tam to było dla mnie wygodne, no bo nie było moim imieniem, mimo że tak samo twarde albo nawet i twardsze. Ale Magda jest okej. Do tego kabaretowego życia na pewno jeszcze wrócimy, ale powiedz mi, co ci powiedziały córki przed wyjazdem tutaj do Warszawy. Jestem w ogóle urzeczona waszą relacją, sama nie jestem mamą, ale gdybym była, to chciałabym tak prowadzić rozmowy ze swoimi dziećmi, jak ty to robisz. Bardzo dziękuję. Powiem tak, że kiedy przesłuchałam kilka twoich rozmów, to jestem przekonana, że właśnie tak byś rozmawiała z dziećmi, gdybyś się miała, bo jesteś wrażliwa. Empatyczna, dobra. Rozmawiamy o tobie, z tobą się zaraz, wiesz, tutaj zaczerwienie, więc co ci powiedziały córki? Ja jestem ich fankami, proszę im to dobrze przekazać. Dobrze, dobrze. Ja im to puszczę, to one sobie zobaczą. Ja powiedziałam, jestem ich fankami, powiedziałam? Jestem ich fanką. Możesz, wiesz, jestem na dwie rozdzielić, tak, bo mam dwie córki. One powiedziały mi bardzo ciekawą rzecz, to jest fajne, bo one dbają, my dbamy w ogóle o siebie w domu i ja słyszę to, jak one mówią i dbają o mnie. No i chcąc zadbać o mnie, powiedziały, mamo, życzę ci, to młodsza powiedziała, życzę ci, mamo,
żeby ci tam było miło na tym wyjeździe i żeby pytania były nieoczywiste. Teraz poczułam ciężar odpowiedzialności. Zoja, Natasza, postaram się sprostać waszym oczekiwaniom. No więc to... możemy o wszystkim, wiesz, i to wszystko będzie nieoczywiste. Magda, to ustalmy kierunek, jak to wyglądało. Czy wydawnictwo odezwało się do ciebie, zapukało puk puk? Pani Magdo, my byśmy chcieli to w formie materialnej, złożone w całość, tak żeby nie uleciało, nie zniknęło w internecie. Czy to ty zapukałaś, dzień dobry, ja tutaj mam bardzo duże emocje i chętnie je opakuję w książkę? To jest bardzo nieoczywiste pytanie, a tym bardziej nieoczywiste, że nieoczywista jest odpowiedź, nie jest prosta, ponieważ 6 albo 7 lat temu ja napisałam 3/4 książki i chciałam to wydać i zgodziło się wydawnictwo, odezwałam się do wydawnictwa pewnego i ono się zgodziło i już prawie jak podpisywałam umowę i wysłałam im to, co napisałam, to usłyszałam, ale to nie jest śmieszne. No powiedziałam, nie, to nie jest śmieszne, nie, to my nie chcemy. I chwilę później, niedługą chwilę później, moja depresja dała tak o sobie znać, że roztrzaskałam się na kawałeczki i wyłączyło mnie z życia całkiem. I po latach, po czasie, ja chciałam do tej książki sięgnąć, zobaczyć, co tam się dzieje. Okazało się, że wszystko, co tam zawarłam, prawie wszystko jest nieaktualne. Ja się z tym w ogóle już nie utożsamiam, to nie jest moje. Co ciekawe, poprosiłam wtedy Magdalenę Pankiewicz, która ilustrowała tę książkę, czy nie zilustruje tamtej. I Magda zrobiła kilka rysunków. I ja się do niej po latach odezwałam, słuchaj Magda, napisałam jej, to zdechło. Ja prawie zdechłam, zabrało mnie, nie ma. A ona mówi, i mówię jej, to jest nieaktualne, nie moje. Ona mówi, to tak samo jak moje rysunki, to jest nieaktualne, nie moje, już tak nie rysuję, nie róbmy tego. No i zgodziłyśmy się obie i ja zaczęłam pisać powieść. No i kiedy byłam w 3/4 powieści, albo w 2/3, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie skończyłam, raz po raz odzywały się do mnie różne wydawnictwa i między innymi odezwała się Ania z Muzy i zaproponowała. I ja tak się zaczęłam wahać, myśleć i przerwałam na chwilę powieść i napisałam to. Więc do powieści na pewno wrócę, bo to jeszcze przede mną, a myślę, że to nie był dobry moment, żeby skończyć i że dałam sobie czas, oddech i tak nabiorę powietrza i skoczę na tę głęboką wodę potem. No to ja już się cieszę, bo ja już czekam na powieść, już mam na co czekać, ale zatrzymam się na chwilę na tym, co usłyszałaś, ale to nie jest śmieszne. Ja ci właśnie chciałam podziękować za to, że w tej książce jest i miejsce na czkawkę ze śmiechu, i na to, że autentycznie przypominałam sobie sytuację, kiedy tak jak ty leżałam na takich zimnych płytkach w łazience i po prostu ciekła mi ta ślina z rozpaczy zapłakana. Tak, i to było też. I sobie myślałam, dziękuję ci, że ty nie wartościujesz tych emocji na dobre i złe, bo one są wszystkie i zawsze wszystkie będą. I nawet jak je wygonimy, to one wrócą ze zdwojoną siłą. Zastanawiam się przy pisaniu, czy miałaś takie momenty, odsłaniam się bardzo, co ja z tym zrobię, boję się przejść tą granicę czy nie. Chciałam ci za to podziękować, że się odważyłaś, bo to, o czym piszesz, myślę, że w wielu fragmentach setki ludzi się utożsamią z tym. Tylko pytanie, jak to wyglądało u ciebie po drodze? Ponieważ ja się otwierałam bardzo mocno już wiele razy w blogu, ale to było stopniowo, tak. A tutaj poszło całe. Tutaj powiedziałam w tej książce rzecz, o której nigdy wcześniej nie mówiłam. Ja nie będę mówiła, która to jest rzecz. Być może ludzie, którzy są ze mną dłużej, się zorientują, bo się może okaże, że o wszystkim wiedzieli, a o tym jednym nie. I to było dla mnie najtrudniejsze, ale wiedziałam, że chcę o tym napisać. Czy to jest ten fragment, nie powiem o czym, tylko kiedy mówisz, że to jest dla mnie, jakie to jest dla mnie trudne, ja... Tak. Tak, to jest ten moment, ale nie wahałam się, czy to zrobić, bo wiedziałam, że to już. Bo to też mnie definiuje jako dość osobę. To, że ja przeżyłam trudne zdarzenia, że bywało trudno, albo bywało super fajnie, nie świadczy o mnie ani dobrze, ani źle. Łatwe momenty, miłe, dobre, nie są, to nie mówią o mnie, że ja jestem super, a złe nie mówią o tym, że ja jestem super zła, niefajna, nie wiem, jakaś niezorganizowana, niegramotna. To tylko są fajne momenty i niefajne momenty w życiu. A emocje są potrzebne wszystkie i... Najbardziej to się bałam, że będzie za mało śmiesznych, bo to jednak ta przeszłość kabaretowa jednak narzucała mi, że to za smutne, ale potem sobie myślę,
i co? I mam na siłę pisać śmieszne tylko dlatego, że ja od siebie wymagam, no to nie jest dość, tak? Ciśnięcie siebie, żeby na pewno było śmieszne, że już, ojej, już napisałam 3 smutne, a kiedy te śmieszne przyjdą do mnie? Pomyślałam sobie, jak tak zatrzymałam się i przytkało mnie na moment w pisaniu, że nie idę dalej, bo ma być śmiesznie, a nie jest. I w momencie, kiedy sobie pozwoliłam na to, żeby nie było śmiesznie, no to wiadomo, że odpuściło, no bo nie zawsze jest, nie? Powiem ci, że to twoje poczucie humoru jest bardzo prawdziwe. Często czytając książki, ja widzę, kiedy mamy takie heheszkowanie dla heheszkowania, że tu jeszcze i samemu się jest, masz łatwo chyba zapędzić taki kozi róg. A tutaj po prostu czytam i uśmiecham się w takich momentach, kiedy bym się w życiu uśmiechnęła, więc prawda, to jest to, co po prostu bije z twojej książki. Dowiedziałam się, że twoje dziewczyny, przynajmniej starsza z nich jest w trakcie lektury, dostanie dostęp do wszystkich tekstów, czy są jakieś cenzuralne zapędy rodzicielskie? Dostanie dostęp do wszystkich tekstów. Po pierwsze, dlatego, że wiemy o sobie wszystko, ona wie wszystko, co tam jest napisane w tej książce. A po drugie, bo mój mąż mi napisał właśnie dzisiaj wiadomość, że Natasza czyta i się zaśmiewa. I ja odpisuję, ojej, tam są brzydkie słowa. I on odpisał, no ale są jakieś, których ona nie zna. No więc nie ma takich, może czytać. Ściany, mury w Polsce są tak pomazane, że naprawdę czytała już wszystko, a że czyta bardzo dużo, to myślę, że zrozumie też moc takiego słowa, bo ona wie, kiedy się wypowiada wulgaryzmy i wie, co one mają zrobić. A to jest, zapytam jej, bo co ciekawe, czy ona odczyta to faktycznie tak, że to coś wzmocniło w pewnych momentach, a w pewnych, że musiało ze mnie wylecieć. To będzie ciekawe doświadczenie. Ja sobie tylko pomyślałam, że redakcja miała pewnie jeden problem z twoją książką. Sama to przeżyłam, cytując pewne rzeczy. Chodzi mi o to, że tam nie ma wielkich liter, a ten program po prostu automatycznie chce wszystko zacząć od wielkiej litery. Więc powiedzmy też, skupmy się na tym, że piszesz bardzo konsekwentnie. Wszystko jest małymi literami, a to też jest bardzo spójne, bo mam wrażenie, że pokazujesz taką zwyczajność życia, że tam nie trzeba wszystkiego od wielkiej zaczynać. No. Tak, tak. Za każdym razem, jak ktoś mnie pyta, dlaczego nie ma tych wielkich liter, ja nie umiem odpowiedzieć. Ja tak czuję. Tak płynie. Tak płynie. I też jakby to jest taki strumień, że on się równo leje, równo leci. Niczego nie wyróżniam. Ani siebie, ani nie wiem, imion, dzieci, męża, nikogo. Tam wszyscy jesteśmy tak samo równi. Każde zdanie jest tak samo ważne, każde słowo i każdy wszyscy są wyraz. Dość. Tak, wszyscy są dość. Bardzo ważny wątek, który się przebija w wielu tekstach, w wielu felietonach, to jest taki wątek chowania tego, co nas właśnie gryzie i uwiera pod szerokim uśmiechem. I tutaj pojawia nam się to życie kabaretowe. Chciałam cię zapytać o dwie rzeczy. Z jednej strony te momenty, kiedy wychodzisz na scenę, czujesz, że się rozpadasz w środku, ale robisz show, ale też zapytać cię, zacznę od tego, a potem cię zapytam też o to jednak, co ci ta scena dała. Kiedy odkryłaś, że to, że wychodziłaś na scenę, to, że rozśmieszałaś ludzi, też ci po coś było. To tak, okazało się też przy pisaniu, przy redagowaniu i przy konstruowaniu tej książki, że ja jestem osobą wysoko stawiającą poprzeczkę, nie tylko sobie. Nie byłam tego świadoma do tej pory tak bardzo. Wiedziałam, że wymagam od siebie, ale nie byłam świadoma, że to jest tak mocno zaawansowane. No i potem, jak zaczęłam myśleć o tym kabarecie, zawsze to dla mnie było profesjonalizmem, tak? Co z tego, że ja się rozpadam w środku? Ja rozśmieszam ludzi, ja żyję z rozśmieszania ludzi i nikogo nie interesuje, co się dzieje we mnie w środku, no bo być może on się rozpada i przyszedł tutaj po to, żeby coś go poskładało albo zabrać myśli gdzie indziej. I ja sobie nie pozwalałam nigdy, będąc na scenie, na jakieś słabości, na jakieś dopuszczanie w ogóle do siebie, że ja się dzisiaj źle czuję, a mnie głowa boli, albo mam okres, albo coś tam, katar czy coś. Jakby znikało to wszystko, ale scena też daje taką adrenalinę, że się o tym zapomina, że to na chwilę wyłącza wszelkie inne, odcina emocje własne, tylko zostawia takie, żeby dobrze zagrać, żeby dobrze wypaść, żeby rozśmieszyć, no bo są też momenty, kiedy wychodzisz na scenę i jednak ludzie się nie śmieją, więc tam się dopiero dzieje taki kołowrót, że co tutaj zrobić, żeby czy bardziej, czy docisnąć, czy odpuścić, i to jest, a jednocześnie grasz, więc to analizujesz i tak, jednocześnie analizujesz i grasz, co tu zrobić, a może skrócić, a może przedłużyć. I to też jest bywało intuicyjne mocno. Zdarzało się też, że się nie udało. I powiedzmy to szczerze,
Natomiast jakby nigdy nie pozwoliłam sobie na scenie przy okazji występu na takie rozkawałkowanie się. Zawsze musiałam się zebrać do kupy i być może to był ten ratunek, że jak przyjdzie ten występ, jak przyjdzie ten moment, to ja jestem wtedy tylko tam i tylko sobą. Nie jestem nigdzie indziej, nic mnie nie zabierze i takie poczucie bezpieczeństwa to na pewno mi dawało. Natomiast co do drugiej części pytania, jeszcze raz, bo mi uciekło. Bo to jest chyba też ten taki moment, że kiedy wchodzisz na scenę, to też dostajesz taką zwrotną wiadomość, że wychodzisz, więc mam coś do powiedzenia, a też rozśmieszam innych, nie wiem, to była ucieczka też od swoich emocji? Już wiem, tak, oczywiście, że to było chowanie się, tak, to była tarcza. Gruba, ogromna tarcza, do tej pory zresztą mi została, to jest taki moment, w którym ja orientuję się, jak już świadomość nadeszła oczywiście, że ja odpowiadam żartem, żeby nikt mnie wcześniej nie, tym żądłem skorpiona nie dziabnął. To ja sobie szybko tarczę z poczucia humoru. Jak ja się z siebie pośmieję, to już nikt mnie nie urazi, to już mnie nie dotknie. To najpierw ja ośmieszę swoje wady, albo wręcz wejdę i pierwsza to powiem, żeby nic nie usłyszeć, co będzie bolesne. Z drugiej też strony, za taką tarczą, kiedy już wiesz, że ona jest tarczą, to możesz się poczuć sobą tam w środeczku, nie? Ta gruba skóra, którą sobie zbudujesz, cię z zewnątrz chroni, ale od środka pozwala mieć kontakt. Ale dopiero teraz to widzę, dopiero po latach, po co mi to było. Wiem już, po co mi to było. Również po to, żeby zdobyć aprobatę, której nie dostawałam, uwagę, atencję, hej, zobaczcie mnie, ja jestem tu. Im wyżej podskoczę, tym będzie śmieszniej, lepiej, ciekawiej, będzie mnie bardziej widać. No a brawa, oklaski, no to jest doskonałe łechtanie ego i budowanie poczucia własnej wartości z zewnątrz, co jest oczywiście fantastyczne, miłe i kojące, ale kończy się. Wracasz potem do domu i tego nie ma, nie? A ty zostajesz i jednak to trzeba ze środka gdzieś wyciągnąć. To teraz się zastanawiam nad tym. Drodzy Państwo, to informacja dla tych wszystkich, którzy teraz do nas dołączyli. Magda Mikołajczyk dzisiaj razem z nami, blog Matko Jedyna. Jestem dość. To jest zdanie, które nam będzie dzisiaj towarzyszyć. Jestem ciekawa, na ile Matka Jedyna z bloga to też jest jakaś rola, bo widzę, że bardzo dbasz o to, żebyś ty była prawdziwa. I ja tak sobie, wiesz, wyobrażałam ciebie czytając książkę, tak teraz patrzę na ciebie i ta sympatia sobie rośnie z minuty na minutę i mówię to szczerze, nie żeby tutaj nam było miło i żeby lukrować, tylko zastanawiam się, gdzie, czy sama masz jakąś taką granicę, na ile to jest rola? Myślę nawet o takiej roli, że ja teraz jestem w jakiejś roli dziennikarki, też wiem, że tam tylko z tego wyjdę, to też będę już taką dziewczynką, która się wielu rzeczy boi. Więc jak jest z tobą? To jest rola. To jest na pewno rola, to jest jedna z postaci, ale to już nie jest taka postać jak w kabarecie. Ona ma dużo ze mnie, ona ma, w niej płynie moja krew, w niej są moje myśli, ale to nie jestem cała ja. Mnie jest o wiele więcej, zwłaszcza, że na wszystkich social mediach, Instagramach, Facebookach i blogach są tylko wycinki, które chcemy pokazać światu. Nawet jeżeli ktoś ma konto, w którym jest tylko cudowny, beżowy, pistacjowy, miętowy i pastelowy. I brokat, to nie jest całe jego życie. Nawet jeżeli jego odbiorcy myślą, że tak jest, albo że w 90% tak jest. To nie jest prawda. I moje życie nie tylko jest matką jedyną. Jest mnie o wiele więcej, zwłaszcza, że jakby też w tych artystycznych działaniach się wystrzeliwałam w różnych momentach, w różnych kierunkach i choćby to świadczy o tym, że te kawałki to nie jestem cała ja. I nawet jakby je poskładać do kupy, to też nie jestem cała ja, bo są jeszcze te momenty, kiedy ja rano w piżamie robię śniadanie dzieciom. Ale jak mówisz o tych kawałeczkach, to sobie wyobraziłam takie porozrzucane literki. Pamiętasz taki moment takiego olśnienia dziecięcego, że te literki, które tak sobie leżą osobno, to w zasadzie nie mają sensu, ale jakby je poskładać, to otwierają nowe światy. No bo co jak co, ale w słowach to potrafisz robić, więc kiedy był taki moment, że to jest magia, z tym można coś zrobić? Wiesz co, ja miałam 3,5 roku, jak zaczęłam czytać. Wow. Bardzo szybko. To było tak, że siedziałam na biurku u mojego brata. Mój brat był wtedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Ja mówiłam, weź mi poczytaj, poczytaj mi, poczytaj. Mówi, sama sobie poczytaj, już miał mnie dość. I ja patrzyłam, jak on marze te literki, mazia, czyta, składa. No ja tak patrzyłam i w końcu mój tata mówi, że jedziemy pociągiem do babci. I ja mówię, Babi Most, a tata mówi, a pewnie zna stację, to przeczytała, nie, Babi Most. No ale wzięłam gazetę, mówi, tak, to weź gazetę. Wzięłam gazetę i zaczęłam czytać. I on wtedy dopiero zrozumiał, że ja płynnie czytam, że ja się nauczyłam sama jakby bez żadnej nauki, bez kontroli nad tym. Natomiast kiedy ja się zorientowałam, że te literki mają znaczenie, późno, jak szłam do szkoły średniej, najpierw, nie, chyba na studiach, jak szłam na studia, jak zdawałam egzamin na studia, tak już zupełnie świadomie, to jak zdawałam na filologię polską, poszłam na te studia tylko dlatego, że nie wiedziałam, na co chcę iść, a tam było mi łatwo zdać, bo napisać to dla mnie było tak, bez przygotowania mogłam iść i faktycznie tak poszłam i tak się dostałam do szkoły na studia. Ale pisałam już o wiele, wiele wcześniej, bo wszystkie moje myśli pozamykane w nieszczęśliwych wierszach, w opowiadaniach, w jakichś fragmentach, ja pisałam bardzo długo. Pamiętniki, dzienniki, jakieś takie rzeczy. Ja nawet sam, lubiłam samo pisanie, sam fizyczny moment pisania, więc ołówki, kredki, długopisy, pióra, to ja cały czas siedziałam i mazałam. To było dla mnie przyjemne zawsze i do tej pory jest. Napisałaś w jednym z felietonów, że zdawałaś, pracę magisterską pisałaś z poezji i nikt cię o nią nie pyta, więc postanowiłam, że ja cię o nią zapytam, bo jestem ciekawa, co to była za poezja, jakiego autora lub autorkę brałaś na warsztat? No i zapytam cię w tej prozie codzienności, kiedy ostatnio sięgałaś po jakiś tomik wierszy. A w kogo byś celowała? Albo w jaki, nie wiem, jaki czas? Albo Wisława mi przyszła do głowy, ale to tak bardzo w oczywisty sposób. Może dlatego, że rok 2023 będzie do niej rokiem, tak. Nie, to nie Wisława. Ja pisałam pracę magisterską, zaraz sobie cały tytuł przypomnę, temat. Nie przypomnę sobie, ale pisałam z Rafała Wojaczka. O, proszę. Tak, zaczyna się wszystko łączyć. Tak, pisałam z brutalnej, złej poezji, smutnej, trudnej, brudnej. I to było mi bardzo bliskie w tamtym czasie. Od czasu liceum tak ja się wkręciłam w Wojaczka i pisałam o kreacja ja lirycznego w twórczości Rafała Wojaczka. Część tej pracy była poświęcona temu, że on czasem pisał jako kobieta w żeńskiej formie i gdzie on tam, gdzie jest narrator, gdzie jest autor, gdzie jest poeta, gdzie jest człowiek i kim on jest ten człowiek. Oczywiście w pracy magisterskiej nie da się zawrzeć żadnych odkrywczych myśli, natomiast ja byłam bardzo zafascynowana twórczością Wojaczka i tych takich turpistycznych poetów, no bo byłam zbuntowana, nieszczęśliwa, taka poraniona i w ogóle, i to było mi takie bliskie i oni wszyscy mnie tak rozumieli doskonale, kiedy pisali swoje smutne wiersze. To już wiem więcej, to teraz dalej tutaj kopię. Zapisałam sobie cudowną myśl jednej z twoich córek. Poczekaj, muszę zebrać myśli, bo nie do końca wiem, co czuję, a chcę ci wszystko powiedzieć. Czy ja mogę sobie to schować do kieszeni i czasami będę do męża stosować albo do innych osób, kiedy będę kłębkiem, a nie będę mogła wyrazić? Bardzo proszę, schowaj to sobie też do serca i sobie to mów. Będzie pracować? No i słyszałam, że jedna z nich chce zostać smokolożką, nie smokologiem i po prostu wielkie ukłony za tę żeńską końcówkę. Kiedy chciałaś być właśnie w wieku swoich córek, pamiętasz? Jezu, nauczycielką, najgorzej. Ja też miałam nawet dziennik. Straszne, ja też miałam dziennik, robiłam sobie. Najgorsze jest to, że ja pochodzę z nauczycielskiej rodziny i wszyscy zawsze mówili nie, tylko nie to, co? Nie zostań nauczycielem. Ale co, no skończyłam studia pedagogiczne i prawie bym została nauczycielką, na szczęście na studiach poszłam na praktyki i się okazało, że ja nie jestem w stanie, nie? Bo o ile ja jestem takim luzakiem, sobie lubię pożartować mam poczucie humoru, o tyle dla tych dzieci ja bym była taką wredną babą wymagającą, że to by było straszne. A nie byłabyś taka jak dla swoich córek? W życiu, nie. Mają umieć i koniec. O matko. Znaczy wtedy tak myślałam, no. Nie wiem jak teraz, jakbym poszła do szkoły, na pewno bym była kim innym, ale wtedy uznałam, że to mnie będzie o wiele więcej kosztowało, że ja nie chcę tak, nie? Że jakby
perspektywa bycia z jakimś dzieckiem i sobie z nim rozmawiania takiego na luzie jest fajna, ale perspektywa nauczenia go zrobiła mi taką odpowiedzialność w głowie, że ja nagle stałam na baczność i byłam takim żołnierzem i myślę, że ja tak nie chcę. Na szczęście już na studiach, na pierwszym roku już dostałam się do kabaretu, założyłam, współzakładałam kabaret z koleżankami. No i wtedy już wiedziałam, że nauczycielką to ja na pewno nie zostanę, ale studia skończyłam i nie zostałam nauczycielką. A powiedz, co się dzieje u ciebie w sercu i w duszy, kiedy się łapiesz na tym, że nagle stajesz się takim guru optymizmu, bo jest taki cudowny fragment, bo to jest z jednej strony cudowne, kiedy się człowiek odczuwa, że bardzo dużo osób się z nim utożsamia. Ja ci też dzisiaj mówię siostro, bo poczułam, że po prostu to, co piszesz, jest mi bardzo bliskie, chociaż tak jak mówiłam, mamy inne światy, ja nie mam dzieci, ty masz dzieci, trochę mamy inną rzeczywistość, ale te emocje najgłębsze są bardzo bliskie. I to jest z jednej strony piękne, ale myślę sobie, że też obciążające i może się stać pułapką, jak ty to odbierasz. Nie chcę teraz nikogo urazić, ale zdarza się tak, że dostaję, to nie będzie o optymizmie, ale o byciu guru w cudzysłowie. Tak. Zdarza się tak, że dostaję wiadomości od ludzi i w tych wiadomościach ludzie mi piszą, jeśli ty mi nie pomożesz, to nikt mi nie pomoże. To jest straszny ciężar na plecy. Tak, albo piszą mi, koleżanka kazała mi do ciebie napisać, bo na pewno mi napiszesz coś, co mnie podniesie na duchu. Albo co ja mam zrobić, mój mąż, coś tam. Albo moja matka uważa, że coś tam, co ja mam zrobić. I ja z pełną odpowiedzialnością odcinam się od tego, bo ja nie chcę tego brać na klatę, bo ja nie jestem specjalistą, specjalistką, ja nie jestem ani lekarzem, ani psycholożką, nie jestem psychiatrą, nie jestem jakby z żadnym zawodem takim wiążącym się z pomocą ludziom. Ja tylko zawsze mówię, słuchaj, jestem obcą babą z internetu. Idź do specjalisty. Są ludzie, którym się płaci za opinie, za takie pytania, dostają pieniądze i bardzo szybko odpowiedzą ci na te twoje pytania, bo być może potrzebujesz pomocy. A ja nie dość, że jakby nie czuję się, ja nie chcę być odpowiedzialna za kogoś, a co jak komuś źle pomogę, a co jak zaszkodzę, nie? Ja mogę powiedzieć tylko o sobie, o swoich przeżyciach i tylko do tego się odnieść i tylko o swoich terapiach. Ja nie mogę nikomu radzić, ja nie chcę, bo to jest niebezpieczne. Jest taki bardzo ważny fragment, kiedy ty piszesz, że dzielisz się własnymi doświadczeniami, możesz wziąć, co jest dla ciebie ważne, ale to nie jest branie właśnie czyjejś odpowiedzialności za czyjeś życie. I lubię taki moment, kiedy piszesz o tym, co daje terapia, co daje wizyta u psychologa, kiedy trzeba u psychiatry. Muszę do siebie zadzwonić, żeby spytać, co u mnie, że bardzo długo tak odpowiadałaś, będąc w takim kołowrotku, w którym pewnie wiele osób funkcjonuje. Czasem aż sobie wizualizuje nas takich dorosłych, w takich wielkich kołach chomiczych, bo to tak wygląda czasami. Przepraszam, tak. Tylko powiem ci coś o chomiku. Mów o chomiczku. Bo tak opowiadasz o tym chomiku tak. I kiedyś moja córka przychodzi do mnie i mówi, mamo, dla mnie jesteś dzielna jak chomik. A ja sobie myślę, no to faktycznie to bardzo. A ona mówi, bo chomik donikąd nie zmierza, a nigdy się nie poddaje. Chciałam ogłosić przed chwilą bunt chomiczy, ale z drugiej strony teraz pojawiła się wątpliwość. Dobrze, więc wznoszę teraz za wszystkie chomiki, te w ludzkiej skórze i te chomicze też. Mówiłaś o tym, że często zamieniałaś te trudności na śmiech, ale terapia między innymi dała ci to, że już nie musisz, że masz do siebie, jak piszesz, darmowe minuty, stałe łącze i abonament. Mhm. To powiedz o kawałeczku tej swojej drogi do terapii, bo ja myślę, że twoja książka Jestem dość też może spowodować, że te osoby, które się męczą, bo to jest ogromne cierpienie psychiczne, kiedy sobie człowiek ze sobą nie radzi, pomyślą, to może ja też zapukam. Skoro Magda zapukała i to pomogło, to dam sobie szansę. Ja namawiam. Ja szczerze namawiam, nawet jeżeli ktoś nie czuje, że potrzebuje, chociaż raz w życiu przejść do terapeuty, choćby po to, żeby usłyszeć, pani nie potrzebuje, to jest pani do niczego niepotrzebne. Tak. Myślę, że to się wiąże z wielką ulgą, też z fajną wiedzą i też jakby terapeuta nie musi, chodzenie do terapeuty nie musi oznaczać, że mamy kryzys psychiczny albo chorobę psychiczną, albo jakby, że potrzebujemy terapii. Może potrzebujemy jakiegoś wsparcia, które po trzech spotkaniach nam wystarczy i się ogarniemy na tyle, że będziemy wiedzieć, co dalej. Ja jestem w terapiach od bardzo dawna. Ja od dawna sobie grzebię patykiem w ranie i próbuję jakoś
ją zaleczyć. Może się okazać, że jej nigdy nie zaleczę, albo że blizna boli, albo jakieś inne rzeczy. Natomiast mnie to o tyle koi i pomaga, że ja nie rezygnuję z tego. Fakt, było kilka terapii, na których nie wytrzymałam, albo zrezygnowałam, albo zabrakło mi cierpliwości, albo pieniędzy. Natomiast cały czas gdzieś tam grzebię i wracam. I teraz znów jestem w terapii i bardzo sobie cenię i bardzo chwalę, bo wydawało mi się, że już byłam w tylu terapiach, że już naprawdę wiem wszystko, ale jak się okazuje, wcale nie. I nawet nie tyle, że pozjadałam rozumy, tylko że psychoterapeutka jeszcze może mi coś nowego powiedzieć, że są inne nurty, inne rodzaje, inne spojrzenia i że to jest cały czas rozwijające i że ja polecam bardzo. Ja się teraz uśmiecham, bo sobie przeszłam w głowie do tego momentu, kiedy ty nas zabierasz ze sobą do pewnego autobusu, do Przegubowca, lata 90. Bo sobie pomyślałam, że pisząc te teksty, też miałeś taki moment powrotu do przeszłości i też mam wrażenie, to się przynajmniej dzieje, jak na przykład wracam do jakichś pamiętników, które znajduję, że mam takie wrażenie, że w ogóle przytulam tą dziewczynę, którą ja byłam, że ona była taka spoko i taka zagubiona. A dlaczego ja wtedy tak źle o sobie myślałam? Więc nie chcę za dużo zdradzać, żeby Państwu nie odbierać przyjemności, ale jedną historię chociaż możemy sprzedać, żeby Państwo się nie bali uśmiechać do obcych, fajnych facetów, którzy jadą w autobusie, bo z tego czasami rodzą się fajne rzeczy, niekoniecznie damsko-męskie. Tak, tak. Powiesz? Tak, tak. To jest historia z... Mam opowiedzieć całą? Nie. No kawałek, kawałek. Tak, wiesz, taki teaser. Tak, ja wracałam z, mieszkałam w szkole z internatem, co było straszne i nie wysyłajcie nigdy ludzi do szkół z internatem swoich dzieci, błagam. Nie, nie, dla mnie to teraz było... Teraz chomiki mają takie transparenty, nie róbcie, nie tego, róbcie nie wysyłajcie. Tego. Nie, ja przeżyłam bardzo źle pobyt w internacie, było mi tam trudno, ciężko, byłam zostawiona w takim trudnym momencie bez rodziny. No ale to było moje. No i wracałam z tego internatu do domu z plecakiem pełnym brania, brudów i rzeczy, które trzeba było domyć łącznie ze mną. No i jechałam autobusem właśnie takim przegubowym, starym, który się wlókł, trząsł i śmierdział. Podobnie do mnie zresztą pewnie. No i poczułam wzrok na sobie, a słuchałam wtedy muzyki, czytałam książkę, to jestem pewna, że robiłam jedno i drugie jednocześnie. Poczułam na sobie wzrok, spojrzałam, cóż to za wzrok, no i był to wzrok przystojnego chłopaka. Boże, jak ja go zobaczyłam, sobie myślę, o ty dziadu jeden, nie? Będzie walka na spojrzenia i ja wygram na pewno. No i przegrałam tę walkę na spojrzenia, więc się zapociłam cała, zaczerwieniłam i wróciłam do swojej książki, bo on się nie dość, że wytrzymał mój butny wzrok zbuntowany, to jeszcze się do mnie uśmiechnął przepięknie i mnie to rozwaliło całkiem na kawałeczki. No i resztę drogi w tej książce chichrałam się i nie czytając, udawałam, że czytam, bo nic nie rozumiałam. No i za jakiś czas ten chłopak wysiada i wręczył mi karteczkę. Dał mi ją do ręki i wysiadł, więc ja sobie myślę, oho, co to może być? I zaglądam do tej karteczki, a to taki wyrwany rożek z kartki. I tam napisane, zadzwoń do mnie, piękne oczy i numer telefonu. O, sobie myślę, o ty, jaki tekst. Nie będę dzwonić do żadnego chłopaka, co to ma w ogóle być, co ty myślisz? No ale zerkam tak na niego, fajny, autobus jeszcze nie ruszył, bo ruszał ciężko i zerkam, no fajny, no idzie fajny. I to sobie myślę. Ja taka pryszczata z tym plecakiem ciuchów brudnych, co myślę. I ja się spodobałam komuś, no jej. No i przyszłam do domu. Tata pyta, co u mnie, ja opowiadam, co u mnie, a jak w szkole, a fajnie, i jem kolację, i wszystko dobrze. I mówię, tato, ja dzisiaj miałam taką przygodę i opowiadam mu tę przygodę. Mówię, nie wiem, co zrobić, a mój tata mówi, no zadzwoń. Myślę, jak mój własny tata mi każe zadzwonić, no to ja dzwonię. No I tu zrobimy stop, nie? Dobrze. Żeby nie było wiadomo, co się wydarzyło. Zróbmy ale jest stop. To absolutnie cudowne i też kiedy mówisz o tym, bo przypomniałaś te wszystkie momenty, kiedy się chodziło z telefonem, który musiał mieć długi kabel, tak, żeby ci rodzice tak, nie podsłuchiwali. Przecież nie było żadnej komórki, a myśmy mieli jeszcze w toalecie, że się włączało światło jednocześnie z wiatrakiem i to strasznie było, więc ja siedziałam w tym toalecie, coś chyba na głowę narzuciłam, żeby było słychać i żeby mnie nie było słychać, że ja siedzę w kiblu. Jezu, to było strasznie.
śmieszne, dziwne, trudne, ale że ja to zrobiłam w ogóle, że ja wpadłam na ten pomysł, a dobra, to ja sobie zadzwonię. Ale wiesz, to jest super, że opisujesz swoją historię. My śledzimy twoją historię jako czytelnicy, a jednocześnie myślę, że każdy sobie dzwoni jakieś swoje historie, gdzie się ta budka telefoniczna i tutaj się kończą impulsy, on mówi coś ważnego, no i koniec, nie? Magda Mikołajczyk dzisiaj u Państwa w domu. Można oczywiście uczestniczyć w tej rozmowie zadając pytania, więc jeżeli tylko macie w sobie ciekawość, to proszę ją przerzucać na klawiaturę, składać te literki. Będzie ten moment, kiedy te pytania wybrzmią. Teraz wjeżdża plansza droga i prześledzimy twoją drogę do tej żółtej kanapy dzisiaj. A ja się napiję wody. Zgodnie z prawdą powiedziałam Państwu, że po lekturze jestem dość, kontynuuję znajomość z Magdą i śledzę teraz już jej media społecznościowe i dzisiaj zobaczyłam na Instagramie, jak nadawałaś tutaj ze stolicy i wspominałaś, że sprzedawałaś kiedyś w Warszawie srebro. Tak, możemy rozwinąć tę informację, bo ona brzmi zagadkowo. Patrz, zapomniałam o tym, a to też była moja droga. To było tak. Z powodu kabaretu zerwałam jeden rok na studiach, no i wtedy miałam chłopaka z Warszawy. Taki poważniejszy związek to był. No i postanowiłam, że na te pół roku, kiedy mam czas, przyjadę do Warszawy mieszkać i zamieszkałam z nim i z jego mamą. No ale trzeba się jakoś utrzymać było, oprócz tego, że fajnie, fajnie, na studiach nie jestem, z kabaretem wyjadę, to są pieniądze, nie wyjadę, to nie ma, a to też jeszcze wtedy nie były takie pieniądze, żeby się można było za to utrzymać, trzeba było się wziąć do pracy po prostu i uznaliśmy, że to będzie dobry pomysł, żebyśmy mieli taki stragan na bazarze, taki stoliczek i będziemy tam sprzedawali srebro, biżuterię po prostu. Jeździliśmy te biżuterię kupować na stadion, wtedy na Jarmark Europa. I sprzedawaliśmy I sprzedawaliśmy to na kładce, dosłownie koło hotelu Sobieski, tam jest taka kładka i tam pracowałam przez pół roku, a więc zaliczyłam i lato, i zimę. Nie było łatwo, czasami było upokarzająco, na początku było bardzo upokarzająco, no bo tutaj pani ze sceny, prawda, zeszła. Tak. I, no, i na bazarze, i w kurtce, i sprzedaje srebro, ale z drugiej strony to było fajne, bo byli różni ludzie, bo trzeba było jednak sprzedać, żeby zarobić, to trzeba sprzedać, trzeba było zagadywać do tych ludzi. Ja jestem introwertyczką, ale jak kogoś nie znam, to jestem w stanie go bardzo zagadać, a też nerwowo też gadam, więc jak miałam ciśnienie i stres, że o Jezu, jeszcze nie sprzedaliśmy nic, no to trzeba było tym bardziej zagadać. No i gadałam jakieś kosmiczne rzeczy do tych kobiet w głównej mierze. Było to o tyle trudne, że latem to parzyło, jak się zakładało pierścionki na palce, a zimą trzeba było zdjąć rękawiczki, żeby wyjąć kolczyki z tych takich podstawek plastikowych z dziurkami. Jezus Maria, tu zgrabiałe ręce, ileś godzin na dworze. Tak, byłam tam. Srebro już za nami i ta książka to jest złoto, drodzy Państwo. Jestem dość. Dzisiaj o niej rozmawiamy. To ja poproszę teraz Marcina, który ma dostęp do naszego tajnego archiwum zdjęciowego, żeby pokazał Cię odbierającą różnego rodzaju nagrody, na przykład za blok roku. Tam mamy więcej takich momentów, kiedy jesteś na scenie jako osoba wyróżniona, więc poproszę o tę dokumentację zdjęciową i powiedz mi, na ile takie nagrody były dla Ciebie ważne? Na ile one dodawały Ci siły, jakby umacniały w tym, że to, co robisz, ma sens? Czy znowu sobie windowałaś poprzeczkę bardzo wysoko, że teraz musisz przeskoczyć, że jak był blok roku, to niech będzie kolejna nagroda? Zadumałam się, bo to się bierze też z przeszłości kabaretowej. Bo żeby zaistnieć na kabaretowej scenie, trzeba było jeździć na festiwale. A jak już się jeździło na te festiwale, to żeby zaistnieć na festiwalu, trzeba było zostać laureatem tego festiwalu, żeby potem z tego żyć, czyli jeździć po Polsce i występować, grać, zarabiać i kupować sobie chleb, spodnie i płacić za mieszkanie. No więc wydawało mi się, że uczestnictwo w konkursach to jest takie moje być albo nie być w blogosferze, nazwijmy to, w tym świadku twórców internetowych, kiedy ja zdobywałam te nagrody, to jeszcze nie było takiego świadka influencerskiego, to nie był zawód jeszcze, o tak może to nazwijmy. I ja byłam przekonana, że kiedy ja się będę z kimś ścigać i kiedy ja kogoś wyprzedzę, to ja zafunkcjonuję w świadomości szerszego widza.
Czyli że myślałam, że to zadziała tak jak w kabarecie, czyli jak wygramy i nas wezmą do telewizji, to nas zobaczy cała Polska. Bzdura. Nie. Tak naprawdę nagrody o niczym nie świadczą. Tak naprawdę widza zdobywa się w inny sposób. Owszem, to jest pomocne, w kabarecie było bardzo pomocne pokazać się w telewizji, żeby zobaczyło cię szersze grono, natomiast najszersze grono to mnie zobaczyło po mojej parodii reklamy w internecie. Wtedy miałam nie napływ... Nie wiem, czy mogę zacytować, to był to taki ja słynny viral, to ja może sama siebie wypicham, weź nie pie... Tak było. Ale to było dobre bardzo, no to. Bo pokazywało, jakie jest podejście ludzi do tego, że właśnie to jest trochę jak ten wydawca, który powiedział, że to nie jest śmieszne, nie? Że ty nie możesz powiedzieć, że coś nie jest śmieszne, że cię boli, że się rozwalasz, rozsypujesz no w środku, tak, nie? No tak, no tak. Bo też weź... musisz wziąć nie pier i wszystko tak, rano. I podciągnąć... Zaskoczyła cię popularność tego, jak to poszło? Bardzo mnie zaskoczyło, zwłaszcza, że ja wymyśliłam sobie... Ja mam takich pomysłów na takie filmiki w głowie dziennie kilka, naprawdę, a zrealizowałam jeden. To właśnie ten. Ja wiem, że być może to jest droga, natomiast ja umiem wymyślać, a nie umiem realizować. Chociaż tutaj w tym przypadku książki też się udało. Ale ja myślałam, że ja to stworzę dla swojej społeczności, a miałam wtedy ludzi 2000 na Facebooku. I dla tej swojej społeczności, żeby rozbawić tych ludzi, te dziewczyny w głównej mierze, no to ja sobie zrobię taki filmik. Ja zrobiłam ten filmik. I pojechałam z córką do szpitala, bo wtedy to był czas, kiedy co tydzień jeździłam z starszą córą na wlewy chemii do Warszawy, a jestem z Zielonej Góry, więc to było 500 kilometrów. Ona miała 2,5 roku, więc to była przygoda. Byłam w ciąży, tak. Jechałyśmy tam i z powrotem, albo samolotem, albo samochodem. W każdym razie wtedy to było samolotem, już druga była na świecie. Wtedy. I ja niosę to śpiące dziecko po tej chemii na tym Okęciu i odbieram telefon i się okazuje, że ja odbieram jakieś gratulacje, jakieś, czy ja udzielę wywiadu, czy ja mogłabym coś powiedzieć, a ja, że ja zostałam sułtanem internetu nagle, a ja nie wiem w ogóle. Ja nagle nie wiedziałam, co się stało, nie? I no, zarobiłaś swój pierwszy milion. Ja mówię, o czym wy do mnie mówicie, ludzie? I okazało się, że jakby prawie natychmiast to miało milion wyświetleń, prawie natychmiast. No i drugiego dnia na moim Facebooku z 2000 zrobiło się 22 tysiące. Ale po czasie, i sobie myślę, wow, nie? Szok, mam tyle ludzi. Ale po czasie okazało się, że to są ci sami ludzie, którzy powiedzieli, aha, to nie jest śmieszne, tutaj nie będzie śmiesznie, i sobie poszli. Może nie w takich ilościach, w jakich przyszli, bo odeszło ich mniej, ale na pewno bardzo wiele osób zorientowało się po czasie, że no ja nie heheszkuję, nie śmieszkuję, a przynajmniej nie stale, nie zawsze. To mi przysporzyło dużą rzeszę nowych obserwatorów, a nie nagrody. Chociaż ta druga nagroda to jest konsekwencją tego filmiku, bo już tak siłą rozpędu zgłosiłam się tam i wygrałam to wideo roku, to właśnie za ten filmik. Natomiast mnie się zawsze zdawało, ale to chyba też wynika z tej wysoko podniesionej poprzeczki, że wygrana w konkursie pokażę, że jestem dość, że zobacz świecie, wygrałam, czyli jestem jednak w coś warta, jestem fajna, jestem ważna, nie? I to nie płynęło znowu od środka, tylko z zewnątrz, znowu, to ja, zobaczcie mnie, to jeszcze tu podskoczę, jeszcze tu się pokażę, zobaczcie, jaka jestem fajna. To nie jest droga. To może być etap, to może być jakiś kamyk na ścieżce, ale to nie jest ani koniec, ani początek, niczego. Ale chyba się robi ciepło tak na sercu, kiedy Joanna Bator wręczy nagrodę i pisze uzasadnienie. Będzie siedziała na twoim miejscu 1 grudnia. Pozdrawiam serdecznie. Także już cię też zapraszam do oglądania, ale to chyba no, ten rodzaj wrażliwości pani Janny, to też kiedy ktoś wybiera twojego bloga, no to też czujesz, że tam zawibrowało. Gdyby nie to, co powiedziała mi wtedy do ucha na scenie Joanna Bator, nie byłoby tej książki, nie pisałabym, nie byłoby mnie. Aż się wzruszyłam, bo to był dzień, muszę opowiedzieć. Moja córka wtedy pochorowała się dość mocno i wylądowałam z nią na 7 tygodni w izolatce. 7 tygodni spałam na leżaku,
No, taki jest los matek, rodziców w szpitalach z dzieciakami. W każdym razie, jak się okazało, że ja dostałam tę nagrodę i że ja muszę pojechać na galę, to mój mąż w Zielonej Górze musiał naszą drugą córkę, wtedy malutką, oddać babci na chwilę, wziąć urlop z pracy, przyjechać tutaj, położyć się na leżaku za mnie, żebym ja, przywieźć mi jakieś ubranie, bo ja miałam kroksy i dres, żebym ja wyszła, w reflektorach podziękowała i potem założyła swoje kroksy z powrotem i poszła do szpitala. Ja byłam tak wyrwana z kontekstu wtedy, tak wyciągnięta z tego swojego świata, że ja w ogóle o żadnym pisaniu nie myślałam, o niczym innym, tylko o tym, żeby moje dziecko wstało, żeby się zaleczyła, żeby jej odpuściło trochę, żeby w ogóle stamtąd uciec, żeby już Warszawa mi się kojarzyła bardzo trudno w pewnym momencie. Już teraz nie, no bo jest zdrowa Nataszka. Ale wiecie, jak ja stałam taka zmęczona, głodna, z tymi włosami umytymi w umywalce w szpitalu, przebrana w korytarzu szpitalnym i przyjechałam na galę i wtedy pani Joanna Bator mi powiedziała to, co mi powiedziała, no to dlatego jestem tu. Takie światy równoległe. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w tym świecie. Słuchaj, ja się na chwilę przesiądę do ciebie. Ja wiem, przepraszam tutaj wszystkich kamerzystów, ale tutaj za rękę cię chciałam chwycić i powiedzieć, że jesteś super dzielna i że bardzo ci dziękuję za prawdę. A teraz wrzucimy szybko planszę więcej, a ja przy okazji spojrzę, co jest na twojej dłoni na przedramieniu. A ja się powycieram. Dobra. Nie musisz się wycierać. A trochę, żebym mogła dopłakać. Dobra. Potem. A wszyscy się tak tutaj nawet z planszy zapomnieli. Jaki to jest piękny? Sekret. I jak człowiek siądzie bliżej, drodzy Państwo, to jest chyba ta kamera, to zobaczy coś więcej, ale mamy taką też wersję zdjęciową, żeby nie tylko ja była wyróżniona, bo wszyscy jesteśmy dość. Jem jogurt, jest wytatuowane i wylizuje pokrywkę. I tutaj Państwo otrzymają stosowne zdjęcie. Jeszcze to jest ważne. I to jest właśnie ludzik. To na pewno nie jest, jest chomik na pewno. Nie. Już przepraszam dziewczyny. Nie, ja wszystko wytłumaczę. Ale no jak myślisz? Chomik. Nie, to nie jest chomik. Nie, to bardziej ma takie odnóże o wadzie. To dobrze, w dobrą stronę idziesz. Ale tam. To nie jest owad. Mianowicie jest to niesporczak. Ojejku, to ja o nich czytałam u Ilony Wiśniewskiej. Była taka bajka dla dzieci, książka. Była książka? Tak, ona między innymi o tym pisała. Ona tam daleko na północy. Zresztą o 20 dzisiaj Adaś Wajrak, on na pewno też coś o tych robaczkach. Niesporczaki to są niezwykłe stworzenia, niezniszczalne. Były w kosmosie, w próżni, w rowie mariańskim, w lawie wulkanicznej i otrzepały się i stały i poszły dalej. To są jedne z ulubionych zwierząt mojej młodszej córki i to jest na pamiątkę Zoi. A napis to jest napis, który znalazłam, napisała to Nataszka, mając 7 lat w pierwszej klasie. Ona nie mówiła mi, że coś takego napisze. Ja nagle zobaczyłam, że ona coś skrobie, siedzi sobie, skrobie. Ja nagle patrzę, co ona napisała i sobie pomyślałam, że wyjawiła tajemnicę ludzkości. Przecież każdy je jogurt i wylizuje pokrywkę. Dobra, to teraz powiedz, idziemy razem z tobą do salonu tatuażu. Przychodzi Magda i poproszę tutaj niesporaczka i jeszcze napis, że jem jogurt i wylizuje pokrywkę. To mi zrobiła Leonia Kaniuk z studia tatuażu Acapulco we Wrocławiu. Najpierw do niej napisałam, że czy mi to zrobisz, bo ja uwielbiam jej kreskę, jej styl, ona rysuje świetne rzeczy. Ale nie jest osobą, która rysuje czyjeś tatuaże, czyjeś wzory, napisów nie robi, absolutnie nie robi takich rzeczy. No ale ja przyszłam i mówię, słuchaj, jest taka sprawa, to jest niesporczak, aha, a niesporczak to też jest ważne, na kartce A4 był na środku narysowany wielkości, ja wiem, jak pół jednego grosza, to. Okay. I to na środku kartki było takie coś. I ja też patrzę, co to jest, a Zoja, niesporczak. Faktycznie. I mnie tak rozśmieszyły te moje dzieci, że mówię, ja chcę to i to, a Lonia mówi, i mówię, to jest Zoja i to Natasza, opowiedziałam, a ona mówi, absolutnie tak, koniecznie. I przyjechałam do niej i jestem z Lonią w kontakcie cały czas bliskim i to jest niesamowita osoba i dziękuję, że mi to zrobiła i to będzie ze mną zawsze i na zawsze. Ale jeszcze jest jeden wątek jogurtowy, teraz mi się przypomniało, pasujący do dzisiejszego nieba.
Twoja córka co powiedziała, bo ona ma coś wspólnego z moim mężem. Na przykład go pytam, jaka pogoda, a on mówi, listopad w pełnym rozkwicie. Mówię, super. No więc z twoją córką byś chyba dogadał. Co ona powiedziała poetycko na temat nieba? Ona powiedziała, to mi jej wychowawczyni opowiedziała, że siedzieli z całą klasą i taki był trudny, smutny dzień i pochmurny taki. I pani mówi, że siedzieli, to ty wszyscy zmarnowani i nic im się nie chciało. I ona mówi, zobaczcie za okno. I moja Zoja powiedziała, faktycznie, jest pięknie, wygląda jak jogurt z jagodami. I ona mówi, że już nigdy nie będzie jej pochmurno, tylko zawsze będzie pięknie jak jogurt z jagodami. Marcin, pokażmy te super dziewczyny, które odpowiadają za te teksty, bo przecież też mamy w archiwum zdjęciowym i Zoję, i Natalię. Nataszę, przepraszam, Natasza. Ukłony i przeprosiny, przyjdę tam z jogurtem chyba w ogóle do was. Ale chciałabym bardzo, żeby i Natasza, i Zoja były w taki wirtualny sposób też dzisiaj razem z nami tutaj na tej żółtej kanapie podczas tego spotkania. Powiedziałaś między słowami, moja droga, że gdzieś tam ta powieść jest przerwana, więc ja będę tutaj głosem pewnie wielu, którzy są po drugiej stronie. Czy to powróci ten temat? A jeżeli tak, czy zarysujesz nam trochę sytuację, czy nie zapeszasz? Powróci na pewno. Kiedy, nie wiem. Też chcę sobie dać czas, bo z jakiegoś powodu utknęłam. Ja znam ten powód i chciałabym, żeby już było o tyle dalej we mnie, żebym mogła pisać. Prawdopodobnie to jest ten powód. To poczucie, że ja jestem okej, że ja jestem wystarczająca, że ja jestem dość, że ja umiem to zrobić. Proszę, Magdusiu, zobacz, umiesz pisać książki, nie? I być może to jest ten moment, kiedy ja przeskoczę swoje trudności i skończę, bo ona jest do skończenia. Ja wiem, jak ona ma się potoczyć i co tam ma być dalej, tylko jeszcze nie miałam na to przestrzeni w sobie, a teraz chciałabym ją znaleźć, ale piszę też kolejną jeszcze książkę w międzyczasie i nie wiem, która będzie pierwsza. A ta trzecia to w jakim A ta trzecia zmierza? To podobna do tej, w sensie też takich felietonów krótkich. Tak myślę, w tej chwili tak myślę, bo dopiero ją zaczęłam, jeszcze nie wiem, w którą stronę mnie poniesie, ale będzie o macierzyństwie na pewno. To zacytuję twoje córki. Mamo, daj tym słowom trochę pooddychać, tak? To niech oddychają. Drodzy państwo, pytania i odpowiedzi to jest ten moment, kiedy wjeżdża plansza i za chwilę będę państwa głosem. A są? Ja są. Ciekawe. Najpierw tutaj dobre słowa ci przekażę od Kingi. Uwielbiam Magdę, jej profil, uwielbiam atmosferę wzajemnego zrozumienia, jaka tam panuje. I jaram się, gdy odpisuję na moje komentarze i również czuję, że mogłybyśmy się zrozumieć i dogadać na żywo. Czekam na książkę, już jest w drodze. To przybiję wirtualną piąteczkę. Bardzo mi miło, wszystkim moim czytelniczkom i czytelnikom wysyłam najgorętsze buziaki, pozdrowienia i ukoszki, bo lubicie to słowo, ukoszki. Ukoszkuję was. Cudownie. A ty jesteś dzisiaj na wycieczce. Bo my mówimy wycieczka zamiast pięknie, wycieczka. Pięknie. Marta, który fragment książki edytowałaś najwięcej razy? O. Jezu, żaden. Ja to po prostu napisałam. Nie. Jest jeden, ale to nie ja, tylko z pomocą redaktorki Sylwii. Sylwia poprosiła mnie o zmianę, o przeredagowanie. Na tyle mocne. Ja uważałam, że tamto, co napisałam, jest dobre, ale Sylwia użyła dobrych argumentów, żeby to przeredagować. I przeredagowałam jeden, ale nie mogę zdradzić, który, bo to zdradzi patent, który został tam zastosowany. Okej. Pojawia się bardzo tajemnicze pytanie. Ja trochę nie wiem, czego ono dotyczy, ale może ty będziesz wiedzieć. Czy to mąż w tym autobusie? Ha, no w tym autobusie zadzwoni do mnie piękne oczy. To trzeba przeczytać. Umiejętnie podsycane tutaj napięcie, zanęcamy, podsycamy apetyt na lekturę. Pani Kasiu, trzeba przeczytać. Kinga, jak rodzina zareagowała na pomysł napisania książki? Wiem, że córki chętnie czytają. Czy były podekscytowane faktem, że ich mama też napisze własną? Moje córki, zanim jeszcze wydałam, czytały fragmenty te śmieszne i te, które uznałam, że będą dla nich bezpieczne. Mówiąc bezpieczne, mam na myśli takie, które ich emocjonalnie nie pociągną, albo w których nie ma wulgaryzmów, bo w niektórych są. I czytały, powiem już o czym czytały fragment. O tym, jak ja idę na zakupy kupić sobie kurtkę i ciuchy, jak chcę sobie kupić ubrania. I strasznie się śmiały. Ja im to czytałam na głos i one krzyczały, przestań, przestań! I leżały na ziemi popłakane i bardzo, bardzo mocno się śmiały.
A dzisiaj starsza sięgnęła po całą książkę i się zaśmiewała, bo pierwszy też jest śmieszny. Zaczynam od zabawnego rozdziału. Więc bardzo mnie wspierały, a śmieszne było to, że Zoja powiedziała: no to teraz już jesteś pisarką, to teraz już jestem. To już jesteś, musisz dźwigać to brzemię. Ale słuchaj, mówiłyśmy o córkach, była Natasza, była Zoja, a ojciec jedyny. Historia pewnej znajomości, historia. No bo kiedy on się pojawił, to zmienił wszystko. Zmienił wszystko, to prawda, bardzo, bardzo dużo zmienił. Na lepsze, na dobre, na dobre i na złe zmienił. I że cię nie opuszczasz do śmierci. To jest chodzący spokój, to jest takie przeciwieństwo mnie, że chyba tylko dlatego jeszcze jesteśmy razem, że ten sztorm po prostu zawsze się wylał na niego trochę i on wyspokoił mnie zawsze. On mnie zawsze bardzo mocno wspiera, ale nienachalnie, muszę to powiedzieć. Co to znaczy nienachalnie? To znaczy tak, Bartuś, czy ja mam napisać książkę? I tak zrobisz, co będziesz chciała. Bartuś, czy ja mam jechać? A co ty byś chciała? Bartek, co ja mam powiedzieć? Powiesz to, co chcesz. I to mnie czasami bardzo denerwuje, a z drugiej strony bardzo świadczy o tym, jak dobrze się znamy, bo on wie, że ja i tak zrobię swoje. A czy rozśmiesza cię? Oj tak. No, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Tak, że on wie, że ja zrobię swoje, a po drugie on wie, że odpowiedź jest we mnie. On mi nie powie, no ja bym zrobił. Nigdy mi tak nie powiedział i wiem, że nigdy mi tak nie powie. Tak samo jak nie powiedział mi, że powiedział mi tak, nigdy ci nie powiem, że zawsze cię będę kochał. Bo to nieprawda. Tak samo jak może być przerażające, bo jednak byłam nastolatką, gdyby ktoś mi powiedział, jesteś całym moim światem, a dzisiaj bym uciekła, gdyby ktoś mi tak, tak powiedział. Tak, tak, tak. Dlatego też dzisiaj też o tym nawet rozmawiałam w radiu. Nie mówię tego dzieciom, to może zbudować takie coś, że one się będą bały mnie opuścić, a ja nie chcę, żeby one się bały iść gdziekolwiek. Jest taki wzruszający tekst, kiedy ty już tęsknisz, one przecież one są cały czas blisko. No, ale wiem, że pójdą i że no i że ja muszę, że ja nie sobie je urodziłam, nie? Tylko światu. To ponieważ zbliża nam się godzina 19, nawet już chyba jest 19, nie, dwie minuty jeszcze mamy, to ja chcę cię jeszcze zapytać właśnie, co mówisz, bo chciałabym, żeby to każdy sobie wziął do siebie, niezależnie od tego, czy ma dzieci, czy nie, ale ma jakąś bliską osobę, przyjaciela, znajomego, do którego może zadzwonić. Albo lusterko. Albo lusterko, to co przed snem zawsze? Pamiętasz o tym, żeby powiedzieć? Dziewczynom moim mówię im tak, jesteś ważna, jesteś dobra, jesteś piękna, jesteś mądra, jesteś kochana, jesteś dobra, jesteś silna, dzielna, odważna, taka jaka jesteś, jesteś w sam raz. Nie potrzebujesz spełniać niczyich oczekiwań, świat potrzebuje cię właśnie takiej, a ja kocham cię właśnie taką. Jesteś dość. Popatrzyłam się tak prosto w oczy, że aż mi się zrobiło mokro w tych oczach, ale dobrze, takie wzruszenie potrzebuję. To prawda. Bardzo ci dziękuję, Magda, za to spotkanie i chyba się zgodzimy, że tak naprawdę jest taki fragment, który sobie też zapisałam, że ty coraz częściej starasz się przeżywać, a nie przeżyć, bo my tak chcemy bardzo przeżyć w ogóle kolejny dzień, żeby jakoś to było, ale też, że no oczywiście, że nie możemy zabrać wszystkich smutków ze świata, ale to od nas zależy, czy jak kwitnie ten bez, to ja tam włożę ten nos całej siły, czy nie. Ten twój hashtag bez presji do końca tego roku, to celebrujesz. Masz już jakiś pomysł, z czym wejdziesz w 2023? Myślałam, że mam, już byłam pewna, że mam, ale jeszcze się zastanawiam, jeszcze się waham. Ale jestem jakby już ukierunkowana, tylko muszę to jeszcze dobrze nazwać. To ja powiem w imieniu swoim, pewnie całej rzeszy twoich fanów, którzy już cię znają, a być może ktoś dzisiaj rozpoczyna tę znajomość. Jesteś pięknym człowiekiem i bardzo ci dziękuję, że te nasze ścieżki dzisiaj się przecięły. Jestem bardzo dość. Dziękuję. Magdalena Mikołajczyk, oddajemy w państwa ręce. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Magda. Serdecznie. Uśmiechy też dla Bernarda Kinowa, który całość tego spotkania tłumaczył na polski język migowy, a my jeszcze dzisiaj się widzimy o godzinie 20 z Adamem Wajrakiem. My rozmawiałyśmy o chomiczkach, a tam będą i liski polarne, i rybitwy, i niedźwiedzie, więc zapraszam o 20. Na spotkanie zaprosił mBank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.